Dobry wieczór, maszynisto. Dziś odpowiadasz za kurs ICE na trasie Mannheim-Karlsruhe o 16:36. Pamiętaj, aby pozwolić pasażerom wsiąść do pociągu przed odjazdem. Witam was wszystkich w kolejnym scenariuszu Train Simulator. Dzisiaj mamy do dyspozycji pociąg ICE wersja 3. Poczekajcie, wpuścimy pasażerów. Jeden z najszybszych pociągów w Niemczech, którym będziemy dzisiaj mieli okazję skorzystać z przywilejów i rozpędzić się do niesamowitych prędkości. Przygotujmy się tylko do jazdy. Tutaj są drzwi otwarte. Nastawnik jazdy do przodu. AFB. AFB. AFB, tempomacik jak zwykle włączymy. Włączymy PZB i LZB. I możemy ruszać. No, długo nie staliśmy na tej stacji. Cały pociąg będziemy dzisiaj tempomatem sterować. Co do scenariusza, jest to scenariusz z kariery, z trasy szybkiego ruchu Karlsruhe-Mannheim. Co widać tutaj po punktach, mam do dyspozycji 1000 punktów i każde przekroczenie prędkości albo każde spóźnienie będzie karane. Chciałem się tu troszeczkę szybciej rozpędzić, ale zapomniałem, że PZB jest w restrykcji i będzie dopuszczać tylko jazdę 45 na godzinę. Bardzo cichutki pociąg w środku. To mogę w zasadzie wyłączyć. 100 na godzinę. PZB już się uspokoiło, już mogę się rozpędzić. Do stówy. Co tutaj jedzie? BR-294. Mała lokomotywa manewrowa. Ciągnie właśnie skład towarowy. Ile koncentracji? Nie znam jeszcze tej trasy na pamięć. Dlatego może mogą być momenty, gdzie nic nie mówię, ale to nie oznacza, że nie jestem z wami, tylko że koncentruję się, żeby błędów nie popełnić. Jednostka trakcyjna ICE wersja trzecia. Maksymalna prędkość 330 km na godzinę. Jeden z bardziej luksusowych i jeden z najszybszych pociągów w Niemczech. A, ja się zastanawiam, czemu ja się nie rozpędzam, a ja tego mocy nie dodałem. Teraz przejęła nas linia LZB, co oznacza, że jesteśmy pod wpływem liniowego sterowania pociągiem. Teraz dam tempomat na maksa, na prędkość maksymalną. Nastawnik mocy jest już wychylony na maksa.
i dzięki liniowemu sterowaniu pociągiem pociąg sam dobiera sobie prędkość i sam praktycznie steruje sobą. Ja mam tylko i wyłącznie użyć hamulca, jeżeli widzę, że pociąg sobie nie radzi. Na przykład jak jest ograniczenie prędkości i widzę, że pociąg za wolno zwalnia, to wtedy mam sam użyć hamulca. Ale tak, poza tym pociąg będzie się sam sterował. Sam będzie sobie obroty dobierał i sam będzie dostosowywał prędkość. No już mamy 190 na liczniku. Aż dziwnie jechać tak szybko. Jestem przyzwyczajony do jazdy w pociągach towarowych, gdzie prędkość maksymalna jest w zasadzie 100 albo 120. A dzisiaj mamy okazję jechać pociągiem ICE i z tego co wiem, na tej linii mogę się rozpędzić nawet do 280 km na godzinę. To tutaj to jest odstęp w metrach, czyli z tego mogę odczytać 250 metrów do następnego ograniczenia prędkości. Albo tak jak tutaj 2000 metrów do 250. To tutaj mówi mi z wyprzedzeniem, jakie ograniczenie prędkości na szlaku mnie oczekuje i za ile metrów. Tunelem przejeżdżamy na trasę szybkiego ruchu, bo trasa w kierunku Mannheim przebiega dwoma kierunkami, dwoma liniami. Jedna linia jest przeznaczona dla pociągów ICE, a druga linia jest przeznaczona dla wolniejszych pociągów osobowych i pociągów towarowych. Już pokazało, że możemy się do 280 rozpędzić. Zaraz osiągniemy tą prędkość. Tak to można podróżować po Niemczech. Trochę z profila popatrzymy na tą maszynę. Mamy 270 na liczniku. Tutaj można zobaczyć, że AFB, czyli nasz tempomat, jest ustawiony na prędkość maksymalną 330 km na godzinę. Jeżeli na tej linii 330 km na godzinę byłoby dopuszczone, to ten pociąg by do tej prędkości bezproblemowo się rozpędził. Ale uważam, że 280 na godzinę to też nie jest wcale krzywda. Za 14 km mamy przejazd przez stację Wiesenthal. No rakieta.
sygnał dźwiękowy i jak widać, że się zmieniła prędkość maksymalna. 200 km na godzinę za 9200 metrów. Zawsze podziwiałem tą szybę tutaj w tym pociągu. Jest tak wielka szyba. Szkoda tylko, że nie można rolety zasłonić. Tutaj jest jeszcze roleta, którą można do bardzo niskiego pułapu opuścić, żeby słońce nie oślepiało. No ale nie ma jej tutaj. ...4600 metrów do ograniczenia prędkości. W tym momencie zapaliła się czerwona lampka G, co mówi nam o zmianie prędkości. Jak widzicie, pociąg sam zwalnia. Sam sobie dostosowuje ciśnienie w hamulcach. Już mamy 200 na godzinę. W samą porę. Zostało 500 metrów do ograniczenia prędkości. Pociągi ICE są jednym z najłatwiejszych pociągów do obsługi i jednym z najfajniejszych. Za każdym razem, kiedy jadę, prowadzę pociąg ICE, mam taką frajdę z osiągania wysokich prędkości. Po prostu bomba. Wolna droga. W zasadzie tarcze ostrzegawczej semafory po prawej stronie w tym momencie są dla mnie nieistotne ze względu na to, że pociąg sam na siebie uważa i LZB jest w tym momencie ważniejsze od semaforów. Ważniejsze. Może nie tyle co ważniejsze, co tutaj bardziej się koncentruję na tym niż na semaforach. Co tu jest jeszcze? Nic aktywnego, szkoda. Displeje nie są aktywne. Bardzo lubię kształt tego pociągu. Chociaż uważam, że ICE wersja czwarta, czyli nowszy pociąg od tego, ma jeszcze ładniejszy kształt i przód, i światła. Już sobie załatwiłem ICE czwórkę, czyli video
na przejazdem tym najnowszym ICE też będzie niedługo robione. Całkiem luzacka jazda. Wszystko ustawione na automatykę, pociąg się kieruje sam z prędkością 200 na godzinę, a maszynista ma tylko uważać, żeby coś nie szło nie tak. Coś nie poszło nie tak, jak powinno. Pogoda dopisuje. Tak długo, jak nie pada deszcz i tak długo, jak szyny nie są mokre, można jechać. A! Tutaj są wbudowane światła długie w tym zespole trakcyjnym. No to super. Dobrze wiedzieć. Za 10 km mamy ograniczenie do 140. A do dworca głównego w Karlsruhe 14 km. Tak teraz sobie myślę, że praktycznie przejazd takim pociągiem Intercity odległości około 60 do 70 km zajmuje niespełna pół godziny. A jak miałbym przejechać tą samą odległość pociągiem towarowym, to potrzebowałbym godzinę, trochę więcej niż godzinę. Wygląda na to, że będzie to troszeczkę krótszy film niż zwykle. Ale w sumie chciałem wam koniecznie pokazać tą wersję Intercity i tą trasę, bo to jest jak dotąd jedyna trasa, którą znam w Train Simulatorze, która dopuszcza do 280 km na godzinę. Która jest dość fajnie zrobiona. Bardzo detalicznie budynki są tutaj zrobione. Oraz botanika. Gdzieniegdzie są tylko dwuwymiarowe drzewa, ale w większości drzew na tej trasie jest już trójwymiarowa. Niemiecki pociąg ekspresowy. Pociąg zaczyna sam hamować. Muszę tylko uważać, bo jeżeli się skończy LZB, to przejmie mnie PZB. Punktowe sterowanie pociągiem i wtedy będę musiał sam potwierdzać zmianę sygnalizacji i zmianę prędkości. Ale to będzie tutaj wyświetlone, że się linia LZB kończy. Następna jednostka trakcyjna kolei podmiejskich. Tak zwana S-Bahn. Zastanawiałem przez chwilę, czy przejść na kamerę zewnętrzną, czy lepiej nie. Ale w sumie tu nie ma żadnego
ograniczenia, co by mnie mogło zablokować. LZB uważa na mnie. Za kilometr będzie 40. Po prawej stronie wygląda na bardzo duże centrum handlowe. Sześćdziesiątka był, znak był pokazany, że nadchodzi ograniczenie do 60. Po lewej stronie mamy dworzec kontenerowy, okej. Super sprawa. Nie mam go tylko jak zbytnio pokazać teraz, ze względu na to, że tu się na pewno linia LZB skończy. Cacy, pociąg wyhamował sam z siebie. Tutaj semafor mówi, że przejazd z dozwoloną prędkością 40. Teraz się skończyła linia LZB. I to jest właśnie to, o czym mówiłem. PZB nas przejęło. I teraz sam muszę na pociąg uważać. Nie. Podjedź jeszcze. Nie hamuj mi tutaj przed stacją. Z tego co widzę, nie po... A! Z 1000 punktów zrobiło się minus 347, okej. Ale nie szkodzi. Chciałem wam koniecznie tylko pokazać pociąg ICE, a punkty na kampanię sam jakoś jeszcze raz zrobię. Więc z tym nie ma problemu. Co tu stoi? BR189. Dobra, jeżeli jesteście fanami symulatorów kolejowych, jeżeli lubicie różne scenariusze, zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Raz w tygodniu wyświetlam filmik z nowym scenariuszem. Albo jest to mój scenariusz, albo jest to scenariusz, który znajdę na Steam, albo z kariery. My się tutaj zatrzymamy. Wypuścimy pasażerów i nasza jazda dobiega końca. Tym razem krótki filmik, no ale długi filmik o pociągu, który maksymalną prędkość ma do 330, no to tak trochę ciężko zrobić. Wypuścimy pasażerów. Kształt tego pociągu, no, jak rakieta. Inżynierowie dobrze się spisali, projektując ten pociąg. Nie no, niby dojechaliśmy punktualnie. Dobra robota, scenariusz został ukończony. W porządku, ja się z wami żegnam. Dziękuję za to, że byliście ze mną. Dzięki za to, że obejrzeliście filmik. Ja zapraszam was na następny. Życzę wam miłego dnia i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się.